Vlogmas dzień trzeci! Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie we vlogmasie dniu drugim! I zabieramy się za otwieranie kalendarzy. Najpierw kalendarz z Milki, oczywiście przyszedł mój mały pomocnik. Tutaj się otwiera, wiesz, to po tej stronie, o. I zobacz, co mamy. Jakiś motor. I mam nożyczki, więc biorę dwójeczkę z kalendarza. I teraz kalendarz od Ady. Zobaczymy, może da się odwiązać tym razem. Nie, zapakowany bardzo mocno. Także zdejmujemy i sprawdzamy, co jest w środku. Powiem wam, że uwielbiam ten czas, kiedy mogę otwierać te kalendarze. Tutaj już zaklejone taśmą. I dzisiaj mam kulki rumowe. Powiem wam, że one się chyba trochę potopiły, bo tutaj jest taka jedna wielka kulka, a raczej jedna wielka czekoladka. Ale tutaj na dole chyba już są ok. Więc dzisiaj taki prezent na słodko. Nie ma? Powiedz, nie ma. Moi drodzy, ja jestem w aucie, ponieważ odwoziłam Mikołaja, naszego siostrzeńca, do kościoła i teraz wracam z powrotem do Oli. Będziemy jechać na obiad do Daniela mamy, a później może skoczymy na jarmark bożonarodzeniowy. No zobaczymy. Gdzie jest Wiktoria? Co ty tu robiłaś? Byłaś grzeczna? Tak? Wiem, bo szukam. No wejdź, zobaczysz, co robi Ola. Umiesz? Umiesz? Pomalujesz, Ole? W tym roku vlogmas po prostu przeszło samo siebie. Jest tyle vlogmasów, że powiem wam, że graniczy z cudem obejrzenie wszystkich w jednym dniu. Pora wracać do domu. Ja jeszcze czekam na Daniela. Jesteśmy pod apteką. Przeglądałam przed chwilą, kto dodał vlogmas. Jest tego, tak jak wam mówiłam, strasznie dużo. Więc wracamy do domu, kładziemy Wiki spać i będziemy oglądać. A pogoda jest dzisiaj przepiękna, świeci tak śliczne słońce. Wika nam zasnęła w aucie, więc przeniosłam ją tutaj do łóżeczka i jeszcze muszę zdjąć jej buciki, więc teraz 2 godzinki powinna spać. Jest przepiękne słoneczko w dalszym ciągu, więc kolory są też fajne w aparacie. I słuchajcie, wczoraj jak wiecie dałam z Danielem Emilowi kalendarz z Milki i obiecał mi, że codziennie będzie przesyłał, jak go otwiera. Także zobaczcie. Wysłał mi dzisiaj, oj, chyba nie zobaczycie, jak otwiera kalendarz. Jesteśmy w samochodzie, ale jedziemy zobaczyć ten jarmark. Musimy wstąpić jeszcze do jednego sklepu. Teraz Daniel jest u babci, ja już nie wchodziłam, nie chciało mi się, więc czekam, aż zejdzie i jedziemy na ten jarmark. Till Christmas Day, everything's ready. Snowflakes are falling, snow angels being made. But all I really want is you. All I really want is you. All I really Moi drodzy, przypomniało mi się, że jeszcze w listopadzie dostałam prezent i ja wam swój pokazywałam dla nieznajomej z Instagrama i ja również od Magdy dostałam prezent, którego nie otworzyłam, więc zrobimy to teraz na vlogmas. Więc mam nożyczki i otwieramy. Proszę bardzo, tutaj są jeszcze wypełnienie takie papierowe i wszystko. Jest zapakowane. Proszę bardzo, zobaczcie. Postarała się Madzia, wszystko osobno zapakowała. Więc co? Otwieramy i sprawdzamy. Mam nadzieję, że się spodobają.
Ale zobaczyłam, że tutaj jest jeszcze koperta z napisem najpierw przeczytaj, więc czytamy zanim pootwieramy. Wiecie co, nie włączyłam nagrywania, a już otworzyłam dwie rzeczy. Jedna z napisem dla Wikusi, a druga to herbatka, owoce lasu. Myślę, że będzie przepyszna, ja uwielbiam taki smak herbaty. Czas na to. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Skarpetki. A jakie ciepłe już widać. Także kolejne są skarpetki ciepłe. Z Pepko. Wiecie, że ja je oglądałam, jak robiłam paczkę Madzi. Następne do herbaty. I już czuję, że to będzie kubeczek. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. O, piękny jest. No, powiem Wam, że kubeczki to coś, co ja naprawdę lubię. To który teraz prezent? Może ten? Otwieramy i sprawdzamy. I tutaj były dwie maseczki z Isany. Peel off, ta jedna. Super, powiem Wam tak szczerze, że nigdy nie używałam, więc będę testowała. Może teraz to mniejsze. Co my tutaj mamy? Chyba coś słodkiego. I tutaj były pierniczki, niestety mi się rozdarły, ale na pewno je zjem, ja pierniczki bardzo lubię. I zostały dwie ostatnie rzeczy. Także może tą, ona jest bardzo zaklejona, więc odłożę Was i dopiero to otworzę. Okej, okay, i mam tutaj coś z Avonu, maseczkę do twarzy. Powiem Wam, że ja raczej z Avonu nie zamawiam i nie testowałam takiej maseczki, nie używałam, więc fajnie będzie zobaczyć i przetestować. I ostatni produkt to krem do rąk. Coś takiego, taki chyba letni zapach. Będziemy testować i na pewno dam Wam znać, jak się sprawdza. I tak właśnie wygląda cała zawartość mojej paczki. Skarpety, kubek, pierniczki, maseczki, kinderki dla Wikuni, herbata, krem do rąk i maseczka do twarzy. Więc naprawdę bardzo fajny prezent. Moi kochani, ja idę myć Wiktorię, idę sama pod prysznic i kładziemy się spać. Widzimy się oczywiście już jutro, więc zapraszam Was do kolejnego vloga. Pa, pa! Może wezmę Was. Może... Ino. Vlog Was dzień pierwszy. Drugi. Drugi? Chodź. Chodź, pomalujesz. Nie. Trzy, cztery. Trzeci!